witam wszystkich bardzo serdecznie w tym materiale. W materiale, w którym będziemy mówili o sprzęcie. O sprzęcie, jaki należy posiadać, jeżeli chcemy profesjonalnie układać wielkoformatowe płyty gresowe, w Polsce tak zwane spieki kwarcowe. Czyli produkty firmy Laminam, Kierlite, Lea, Maracji, co tam jeszcze jest, Florim, Rex, Seal i cała masa różnych włoskich producentów, Grespania, tu Bondzin nawet, to dokładnie to samo możecie, ta seria, gdzie jest Pietrasanta i tak dalej, czyli te cienkie płyty, slimy, wielkoformatowe płyty, które, tak jak mówię, w Polsce nazywane są piekami kwarcowymi, natomiast dobrze o tym wiecie już z jednego mojego materiału, że wszyscy ci producenci produkują płyty gresowe, gres porcelanatu, gres i koniec, kropka. Więc oczywiście, jak już poruszyłem kwestię sprzętu, to w moim materiale będzie występował sprzęt firmy Raimondi. Raimondi nie sponsoruje tego filmu, ani nie sponsoruje żadnego kolejnego, który będzie w tym dziale, będzie w tej playliście na YouTubie. Są to filmy, które pochodzą, materiały, które będą pochodziły z jednego ze szkoleń, które było organizowane wraz z technikami Raimondi. I będę też się bazował na dokumentacji, czyli na zdjęciach, jakie możemy znaleźć na stronie producenta Raimondi. Dlaczego Raimondi? Z tego względu, że ja na moich szkoleniach też wykorzystuję Raimondi. Z Raimondi, z firmą, bardzo fajnie się współpracuje, ponieważ przynajmniej tutaj we Włoszech, kiedy chcemy zorganizować jakiś pokaz, jakieś szkolenie, to jest to firma, która bardzo pozytywnie reaguje zawsze, nie odmawiają, są. Bardzo fajnie się z nimi współpracuje. Ja osobiście najlepiej czuję się z ich sprzętem, jeżeli chodzi o wykorzystanie. No nie kryjmy się, według mnie jest to jedna z tych bardziej innowacyjnych firm. Niektórzy gdzieś tam zaczynają powielać, kopiować, to różnie wychodzi, więc co wy wykorzystujecie, z czego wykorzystacie, wasz indywidualna wasza sprawa. Natomiast ja, tak jak mówię, tutaj będę wykorzystywał w tej prezentacji sprzęt firmy Raimondi, która mi za to nie płaci. Pierwszy dział, ten materiał będzie poświęcony właśnie przenoszeniu wielkoformatowych płyt gresowych, tzw. szpieków kwarcowych. Czy to będzie laminam, czy inny. Chodzi mi o te gresy cienkie, rozmiarze 100x300, 120x260, 120x270, 2 cm, 12 mm, każdy jaki macie, tego typu produkty wam ułatwią pracę, jeżeli chodzi o przenoszenie, transport, i uważam, że każdy profesjonalista, każda osoba, która profesjonalnie myśli o wykonywaniu tego zawodu i o montażu tego typu płyt, powinna się zaopatrzyć w taki sprzęt. Tak jak tutaj widzicie na tej pierwszej stronie, mamy dwa rodzaje stelaża do przenoszenia wielkoformatowych płyt. Czyli mamy tutaj stelaż taki dwuszynowy i stelaż z szynami poprzecznymi. To jest w zasadzie to samo, tylko że drugi model to jest jak gdyby taka baza, gdzie tutaj spokojnie możecie przenosić płyty 100x300, płyty też na blat. Jest to ta wersja lepsza, jest to ta wersja z pompą ciśnieniową, czyli praktycznie naciskacie guzik i wysysacie powietrze. To jest bardzo przydatne w przypadku płyt o powierzchni niegładkiej, czyli lekko chropowatej, jakieś takie, wiecie, jakieś takie kamienie, jakby to było coś w tym stylu, jakiś taki beton, efekt betonu, który powoduje, że ta płyta nie jest gładka, a ma jakieś tam nierówności, więc tego typu przyssawki są dużo efektywniejsze i dużo bezpieczniejsze. Tutaj już jest model taki bardziej z tymi poprzecznymi do płyt cięższych, lub też do płyt, które na przykład są wycięte, które mają wycięcia. Za chwilę wam to pokażę. I tak jak mówiłem, tutaj mamy oczywiście ten zegar, który was informuje, kiedy dostaje się powietrze i w którym momencie może po prostu płyta się odkleić od przyssawki. Jeżeli zastosujecie do takiej płyty przyssawki te normalne, tradycyjne, takie te do szkła, no to będziecie mieli problem tego typu, że taka przyssawka nic wam nie będzie sygnalizować, tylko w pewnym momencie puści, płyta wam spadnie, no i powodujecie szkodę, która będzie was bardzo, bardzo dużo kosztowała, bo nie było, taka płyta ma swoją cenę. Tak jak mówiłem,
mając taki komplet, tak jak widzicie tutaj, możecie praktycznie dowolnie to, te przysawki, te szyny zamontować i to Wam bardzo ułatwi pracę. Czy to będzie wycięcie gdzieś tam na środku, na jakiś nie wiem, zewozmywak czy cokolwiek, czy to będzie wycięcie tak jak na drugim zdjęciu widzicie, gdzie jest wycięty, praktycznie ta płyta jest bardzo osłabiona w tym momencie, ponieważ mamy wyciętą część środkową i tutaj nie ma żadnego więcej połączenia, czy też jakieś takie dziwne wycięcia w L-ki, nie w L-ki, w Z-ki, z otworami na puszkę, z otworami na wodę, z otworami, nie wiem, na bucet, bidet, cokolwiek by tam nie miało być, więc to jest tego typu produkt, tego typu szyny, to jest inwestycja, która daje Wam dużo, daje Wam możliwość przenoszenia tej płyty, daje Wam możliwość montażu tej płyty. Płyty przychodzą standardowo w drewnianych skrzyniach, to już z pewnością wiecie, chyba że są to płyty, które mają większy rozmiar, to możecie też się spotkać z taką wersją, że będą pakowane jak na takich stelażach, na takich paletach jak szyby na przykład, czyli pod kątem. To są takie dwie najpopularniejsze wersje. Standardowo płyty są właśnie pakowane w tego typu drewniane skrzynie, skrzynie, które można układać też jedną na drugą. I teraz moi drodzy, tak, idziemy kawałek do przodu. Jak widzicie, to jest jeden z takich modeli standardowych właśnie z zegarami. Czyli macie przyssawkę, macie pompkę i zegar, który Was informuje o tym, czy jest jeszcze próżnia, czy już się dostało powietrze. I teraz tak, w tego typu płycie, gdzie tutaj mamy gładką, to będzie trzymało jak diabli. Natomiast gdyby to była powierzchnia jakaś tam chropowata, czy coś w tym stylu, ta przyssawka też do niej zostanie bardzo fajnie przyssana, mocno, daje Wam poczucie bezpieczeństwa dużego, z tego względu, że spoglądacie sobie na zegar i ten zegar daje Wam możliwość kontroli, czyli nie zostaniecie zaskoczeni. Tak jak w przypadku na przykład przyssawki takiej do szyby. No tutaj wiecie, przyssawka do szyby to może być taka niezła, niemiła niespodzianka, która może Was spotkać i później będzie zdziwienie, że Wam płyta raptem odpadnie, nie? Odklei się. To nie jest fajne. Jak widzicie, możliwość regulacji tych szyny, czyli praktycznie to jest tak jak w tym przypadku płyta 100 na 300 cm grubości 5,5 mm w tym przypadku. Możecie ją rozciągać. Mogą być płyty też dłuższe, więc tutaj nie ma problemu, a komfort pracy jest naprawdę dużo, dużo większy. Jeszcze chciałem zerknąć tutaj. Ok, tak to wygląda. Takie się mniej więcej montuje i teraz poczekajcie, przejdę sobie kawałek dalej. O właśnie. Kiedy wskazówka zbliża się do czerwonego pola, to znaczy, że należy dopompować. Dopompować, czyli wyssać powietrze spod przyssawki, bo inaczej będzie problem, że ta przyssawka może się Wam odkleić. Zobaczcie, jakie to jest wygodne. Łapiecie za rączki. Dach. I teraz, jeżeli macie do pracy, czyli musicie wykonywać pracę na jakiejś hali, w jakichś pomieszczeniach dużych, pomieszczeniach, których latanie, że tak powiem, trzymając za rączkę z tą płytą będzie niewygodne, będzie wymagało od Was siły, no to jest też wersja taka, że możecie mieć taki wózek. Ten wózek spełnia też dwie funkcje, oprócz tej do przewożenia, ponieważ ma kółeczka. Tutaj bardzo ważna rzecz, że ta płyta, ona się nie opiera tylko tak, ponieważ szynę, które tutaj widzicie, jest zaczepiona i zabezpieczona, więc tu nie ma szansy, żeby coś się stało. Dodatkowym plusem jest oczywiście też to, że mając płytę na tym wózku, możecie też posmarować ją klejem. To jest duży plus, czyli macie możliwość właśnie taką, aby rozprowadzić klej na całej powierzchni. Dobra. I ona oczywiście jest tu z tyłu, widzicie, tak to cały czas wygląda. Jeżeli macie duże pomieszczenia, nie mówię o mieszkaniach, bo w mieszkaniach to wiadomo, że to nie ma sensu, wystarczą Wam same szyny. Jeżeli macie duże pomieszczenia, gdzie musicie, no naprawdę,
przewozić, te przenosić te płyty, to aby nie dobić sobie pleców i w ogóle i ramion i wszystkiego, no to z pewnością dużo lepiej jest właśnie posiadać taki wózek, który właśnie spełnia też opcję taką, że możecie spokojnie ten wózek, na tym wózku możecie smarować tą płytę klejem. Ach, jedziecie, przewozicie bez żadnego problemu, bez żadnego kłopotu. Pełen komfort pracy, kultura. Zobaczcie. Tak to właśnie wygląda. Ok. To już widzieliście. Zerknę. Jeszcze tu jest, no tutaj też oczywiście możliwość właśnie, żeby stosować możliwość regulacji też tych rączek, zegary i to wszystko. Więc moi drodzy, to jest naprawdę, jeżeli myśli ktoś o tym, aby profesjonalnie wykonywać tego typu pracę, aby profesjonalnie układać sprzęt, układać wielkoformatowe płyty gresowe, tak zwane spieki kwarcowe, to jak najbardziej, przynajmniej ten stelaż na początek. Jeżeli będą duże inwestycje, to ok, możecie myśleć o wózku, ale przynajmniej stelaż, przynajmniej te dwie szyny z tego rodzaju przyssawkami. Nie wydawajcie pieniędzy, według mnie nie warto wydawać pieniędzy na przyssawki te do szkła, czyli takie tradycyjne. To nie ma większego sensu. Poza chwilę, nie wiem, trafi wam się jedna, dwie, trzy roboty jakieś, gdzie będziecie mieli naprawdę płyty z jakąś tam strukturką, z jakąś powierzchnią inną. No i co wtedy? Będziecie kupować, wydawać pieniądze, ręcznie nosić. Wiecie, jak to jest. Ja widziałem super techników, którzy ręcznie potrafili wiele rzeczy robić, a później wychodziła taka sytuacja, że gdzieś tam na schodach ktoś gdzieś uderzył, bo na trzecie czy czwarte piętro to musieli wnieść i był problem. W przypadku, gdy macie szyny, szyny zachowują większą stabilność, dają wam większe bezpieczeństwo i według mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie. I no nie warto oszczędzać. Na sprzęcie się nie oszczędza, bo wtedy, jeżeli macie do wykonania jednorazową robótkę, kupcie sobie maszynkę, nie wiem, do cięcia płytek i macie jakieś tam płytki do położenia w piwnicy, no to okej, możecie sobie kupić za 40 zł maszynę w jakimś tam centrum budowlanym, bo ją tylko raz użyjecie i do widzenia, więc okej, ale jeżeli ktoś myśli o profesjonalnej pracy, no to zaczynamy od sprzętu do przenoszenia, później będziemy jechali na sprzęcie do cięcia, sprzęcie do obróbki też tych płyt i tego typu rzeczy, więc no cóż, w tym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że wyjaśniłem bardziej szczegółowo, starałem się mniej więcej nawiązywać do tego, o co pytacie się mnie często w mailu, w mailach, a czemu taki, a może taki sprzęt, albo to tańsze, a nie tańsze. Ja tylko mówię z mojego punktu widzenia. Ok, poruszyliśmy temat przenoszenia wielkoformatowych płyt. W następnym materiale się spotkamy. Zapraszam na kolejny materiał.